Witajcie, rezydenci zła. Pierwsze demo Resident Evil Village miało zachwycić nas graczy detalami i szczegółowością lokacji. Twórcy osiągnęli zamierzony efekt, bo w sporej większości użytkownicy PlayStation 5 ciepło wypowiadają się o wersji demonstracyjnej. Pomimo tego, że demo jest krótkie i nie oferuje zbyt wiele, to jednak posiada kilka interesujących rzeczy. Zaczynamy. Na dobry początek zaczniemy od garderoby Białej Damy. Warto tutaj też nadmienić, iż poznaliśmy imię i nazwisko tajemniczej arystokratki. Alkina Dimitrescu to atrakcyjna i wysoka kobieta, która lubuje się w winach z wkładką ludzkiej krwi. Podczas eksploracji korytarzy łatwo przegapić stojak, na którym znajduje się jej charakterystyczna suknia oraz kapelusz. Podczas naszej krótkiej przygody odnajdujemy list, który datowany jest na rok 1958. Zdradza nam mroczną przeszłość zamczyska o paniach, które sprawują tutaj władzę. Jak się okazuje, ich zachowanie już wtedy wzbudzało strach wśród służby. Były agresywne i niewiele było trzeba, aby osoba im poddana szybko trafiła do lochów, nawet za drobne przewinienia. Rodzą się pytania, jak twórcy mają zamiar upchać te wydarzenia w fabularną oś czasu Resident Evil oraz jaki jest sekret młodości krwiopijczych dam, skoro akcja gry dzieje się na kilka lat po siódmej części. Ród Dimitrescu zasłynął na tym regionie z produkcji wyśmienitego wina. Ich produkt jest wzbogacany w specyficzny składnik tak, aby uzyskać doskonały bukiet smakowy. Sanguis virginis, tłumaczące z łacińskiego, oznacza krew dziewicy. Otaczający nas świat daje nam jasno do zrozumienia, co jest ów tajemniczym składnikiem. Gdy gracz wyprowadzi postać z lochów, w pierwszym pomieszczeniu znajdzie interesujący kościany naszyjnik. Z opisu wynika, że zagubiony naszyjnik należy do postaci, którą kieruje gracz. Gdy uważnie obejrzymy drugi zwiastun produkcji, jest tam pewna kobieta, która posiada omawiany przez nas przedmiot. Czy to oznacza niedopatrzenie ze strony twórców, a może to celowy zabieg? Rzekomo twierdzą oni, iż to demo nie pojawi się finalnie w grze. Podobnie sprawy miały się z wersją demonstracyjną siódmej części, a jak się okazało, nieco zmodyfikowany fragment rozgrywki ostatecznie trafił do gry. Możliwe, że i tutaj będzie podobnie. Lady Dimitrescu wzbudza chyba największe zainteresowanie wśród społeczności graczy. Gdy docieramy do momentu konfrontacji z nią, Alkina uśmierca naszą postać za pomocą swoich pazurów. Motyw ten budzi skojarzenia z ikoną horroru Freddym Kruegerem czy samym Nosferatu, poczciwym bitorezem z czwartej części, a nawet Wolverinem od Marvela. Jak wiemy, Capcom już nie raz nawiązał współpracę z MCU przy okazji bijatyki z superbohaterami. Niestety nie mamy możliwości odtworzenia utworu na gramofonie w samej grze, ale każdy z was chociaż raz słyszał ten poemat symfoniczny. Taniec śmierci francuskiego kompozytora najwidoczniej będzie nam towarzyszyć w grze dosłownie i w przenośni. Jak już wiemy, zamek Dimitrescu jest wzorowany na słynnym rumuńskim zamku Pelisior. Odwzorowanie wnętrz robi wrażenie i jak na szanującą się produkcję spod szyldu Resident Evil nie mogło zabraknąć wielu ciekawych malowideł. Interesujące, że większość z nich to lekko zmodyfikowane obrazy znanych artystów. Przykładowo jeden z portretów powinien przedstawiać, tutaj wybaczcie, muszę podeprzeć się translatorem, by nie splamić tak pięknego języka. Marcotte d'Argenteuil, który został namalowany przez Jean-Auguste Dominique Ingres. Capcom lubi robić takie zabiegi, gdyż mieliśmy z tym do czynienia w przypadku Resident Evil Code Veronica. W pewnym momencie dema dochodzi do zaplanowanej przez twórców konfrontacji pomiędzy graczem a jedną z córek Lady Alkiny. Całkiem prawdopodobne, iż kobieta nazywa się Danielle, a gracz ma możliwość sprowokowania jej jeszcze wcześniej w głównym holu, gdy wchodzi po schodach. Oczywiście nie jest to zbyt rozsądne posunięcie.
poszukiwaniu wyjścia z lochów i przedmiotów, które mogą nam pomóc, w jednym z pomieszczeń znajduje się portret kobiety. Możemy luźno zakładać, iż to jest właśnie matka Miranda, z którą Alkina rozmawia przez telefon, a do której modły wznoszą mieszkańcy w drugim zwiastunie Resident Evil Village. I to tyle, rezydenci. Niezbyt wiele, ale cieszy sam fakt, że w końcu mogliśmy sami przetestować chociaż fragment gry w ruchu. Pamiętajcie, że więcej ciekawostek i informacji znajdziecie na naszej stronie Facebook oraz bardziej swobodnie możecie z nami pogadać na serwerze Discord Resident Evil Polska. Obserwujcie kanał i bądźcie na bieżąco. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Thank you.